nie będzie brakować Zygmunta Frankiewicza tutaj w Gliwicach? Będzie, ale Zygmunt Frankiewicz już jest tyle lat prezydentem, że Gliwice są pięknie działającym mechanizmem i ja jestem przekonana, że kolejny prezydent, a Gliwiczanie są bardzo przywiązani oczywiście do prezydenta Frankiewicza, ale są bardzo mądrą społecznością, wybiorą dobrze i to będzie dalej dobrze działające miasto. No właśnie, pojawiły się spekulacje, że to pani będzie następcą na miejsce Zygmunta Frankiewicza, jeśli Zygmunt Frankiewicz dostanie się do Senatu. Czy pani to potwierdza? Ja jestem kandydatką do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i przed nami jest cała kampania wyborcza, wybory do Sejmu, do Senatu. Naprawdę nie rozmawiamy jeszcze o żadnych kandydatach na miejsce przyszłego prezydenta. Musimy przede wszystkim przejść kampanię wyborczą, zobaczyć, kto wygra, w jaki sposób wygramy, czy uda nam się przejąć władzę w Polsce. To jest dla nas sprawa teraz najważniejsza. W tej chwili nie ma żadnych rozmów na temat tego, co będzie później. My z pokorą podchodzimy do wyborów. Najpierw trzeba je wygrać, najpierw wyborcy muszą powierzyć jakiś mandat, żeby mówić o następcach, ale jestem przekonany, że w Gliwicach mamy znakomitych kandydatów, którzy będą w stanie wygrać ewentualne przedterminowe wybory prezydenckie. Raz jeszcze podkreślam, nikt nie rozmawia o nazwiskach. Zygmunt Frankiewicz, kandydat na senatora, czemu dzisiaj nie ma z nami tutaj? Z tego co wiem, pan prezydent jest zajęty obowiązkami w ratuszu. Jeszcze nie jest na urlopie, nie prowadzi formalnie kampanii wyborczej. Jest osobą odpowiedzialną i wie doskonale, że teraz jako prezydent miasta musi pewne rzeczy jeszcze dokończyć. Ja się bardzo cieszę, że osoba z takim doświadczeniem, osoba, która jest tak zorientowana w administracji publicznej, zdecydowała się wzmocnić Koalicję Obywatelską. Jest tą twarzą samorządowców i jestem przekonany, że ktoś taki w Senacie to będzie wartość dodana nie tylko dla Gliwic, nie tylko dla regionu, ale dla całego Senatu. Dlaczego na gliwickiej liście zabrakło Borysa Budki? To jest dla Gliwic, dla nas jest strata, bo Borys był doskonałym przedstawicielem koalicji Platformy w naszym okręgu, natomiast on ma bardzo trudne zadanie przed sobą. Borys musi zawalczyć teraz z premierem Morawieckim. No to jest duże wyzwanie, ale kto inny jak nie Borys Budka, bo zwróćmy uwagę na to, że premier Morawiecki jest osobą z zewnątrz, jest z Dolnego Śląska, z Wrocławia. Borys jest Ślązakiem, tu się urodził się w Zabrzu, w Gliwicach, będzie kandydował w Katowicach, to jest osoba, która doskonale zna nasze problemy. Premier Morawiecki tego nie ma, oczywiście ma całą machinę państwową, która będzie sprzyjała jego kampanii, ale Borys ma tą wiedzę i to zakorzenienie w Śląsku, więc ma teraz ważne wyzwanie zawalczyć o głosy katowiczan.